Pomęczymy dziś 9 popularnych zasilaczy antenowych. Sprawdzimy między innymi zewnętrznym obciążeniem maksymalną wydolność prądową każdego z testowanych zasilaczy. Zobaczymy jak mocno nagrzewają się tańsze i droższe zasilacze bez i z obciążeniem. Przy okazji prostym sposobem sprawdzimy tętnienie zasilaczy, innymi słowy spróbujemy po tych testach wybrać najlepszy zasilacz antenowy. Najczęściej to co ja spotykam w instalacjach, są to uszkodzone, a wręcz przegrzane zasilacze antenowe. Chodzi mi oczywiście o takie produkty najtańsze za kilkanaście złotych, o wydolności prądowej nie większej niż 100 mA. Niektórzy klienci kupują kilka takich tanich zasilaczy na zapas, twierdząc, że i tak raz czy dwa razy w roku zasilacz im padnie. Są droższe zasilacze antenowe impulsowe o zdecydowanie większej wydolności prądowej. Taki standardowy przedsmacniacz w antenie wymaga zasilania 12V, a jego konsumpcja wynosi dla anteny np. telewersz V 45 mA, dla przedsmacniaczy serii LNA to 70 mA. Do testów załatwiłem 9 popularnych zasilaczy antenowych. Najdroższy z nich firmy Telewesz kosztuje prawie 80 zł, a najtańszy taki tradycyjny transformatorowy 10 zł. Oprócz tego załatwiłem kilkunastoletni sprawny zasilacz antenowy firmy SOWAR. Natomiast zasilacz telewesza, ten najdroższy z testów, będzie można wygrać w konkursie. Szczegóły, oczywiście, na końcu filmu. W pierwszym pacjencie, czyli takim najtańszym zasilaczu antenowym 12V 100mA, omówimy sobie po kolei, jak te testy nasze będą przebiegać. Pierwsza faza to jest włączenie testowanego zasilacza bez obciążenia. To znaczy nic do zasilacza nie podłączam, żadnego przedzmacniacza, żadnego obciążenia. Jest po prostu wsadzony do gniazdka 220 V. Test trwa dla każdego zasilacza 5 minut i jak widać obudowa tego zasilacza najtańszego nagrzała się do prawie 30 stopni Celsjusza po tych 5 minutach testów. Pomiar temperatury to jest dolny lewy róg. Natomiast górny lewy róg mamy multimetr podłączony w trybie AC. Ten multimetr będzie nas informował oczywiście w taki bardzo ogólny sposób o tętnieniach zasilacza. Pokrótce, jeżeli podczas stopniowanego zwiększania obciążenia zasilacza wartości na tym multimetrze będą niskie, takie jak teraz widać, czyli 0,04 coś tam, to w ogólnym rozrachunku tętnień nie ma. Jeżeli będzie multimetr wskazywał dwa rzędy wyższe wartości i będzie pomiar skakał, wariował, latał, to znaczy, że mamy do czynienia z tętnieniem. Przy niesprawnym zasilaczu tętnienia będą występować od razu, nawet przy standardowym obciążeniu, takim jak w tym przypadku 100 mA. Obudowa zasilacza nagrzała się do 30 stopni Celsjusza po 5 minutach bez żadnego obciążenia. Napięcie bez obciążenia wyniosło 12,1. Na dole na niebiesko będzie informacja o obciążeniu zasilacza. Druga faza testów to na 5 minut włączamy, ale tym razem stałe obciążenie, czyli te maksymalne według dekoracji producenta, w tym przypadku to 100 mA. No i sprawdzimy przy okazji tętnienia. Tutaj widać w przypadku tego zasilacza testowanego, że jakieś występują. Dlaczego to występują te tętnienia, nie wnikamy. Być może elektrolit, być może zasilacz jest już wypracowany. Sprawdzamy napięcie podczas tych 5 minut. Widać, że napięcie mocno skacze. Na wykresie prawy górny róg. Można zobaczyć pofalowaną zieloną linię. Wykres pokazuje napięcie rejestrowane w czasie. Po 5 minutach kończymy test. Zapisujemy temperaturę, jaką zasilacz osiągnął w czasie tych 5 minut. W tym przypadku doszła aż do 40 stopni. Trzecia, ostatnia faza testu każdego zasilacza to sprawdzenie maksymalnego obciążenia, to znaczy przy jakim maksymalnym obciążeniu urządzenie się wyłączy. Zaczynamy od 100 mA i stopniowo zwiększamy obciążenie, tu akurat w tym przypadku co 10 mA. Na wykresie zielona linia widać, jak przy każdym zwiększeniu obciążenia następuje minimalne obniżenie napięcia. Trochę oczywiście ten film przyspieszę, żebyście tutaj nie usnęli. Finalnie zasilacz wytrzymał obciążenie maksymalne wynoszące 160 mA. 160 MA. Bez obciążenia po 5 minutach pracy zasilacz rozgrzał się do 30 stopni. Po 5 minutach pracy pod obciążeniem tych 100 mA, czyli maksymalne obciążenie według producenta. Zasilacz rozgrzał się do 40 stopni Celsjusza. Mieliśmy bardzo duże tętnienia. Jakie to już nie wnikajmy? Po prostu jakieś tam były. Maksymalna wydajność prądowa, jaka nam wyszła, to o 60 mA więcej niż deklaruje tą maksymalną wydajność prądową producent. Cena takiego zasilacza w okolicach 10 zł. Kolejny pacjent to zasilacz z tych tzw. tańszych tradycyjnych. Jest on bez obciążenia nagrzał się do ponad 30 stopni, czyli podobnie jak poprzedni. Włączamy zatem obciążenie 100 mA przez jakieś 5 minut. Zwróćcie uwagę na multimetr, widać spore tętnienia. Napięcie również skacze i na wykresie zielona linia jest poszerpana i nierówna. Po 5 minutach pracy zasilacz rozgrzał się do prawie 40 stopni powiększę, żeby było widać te... O. Ostatnia faza testu to test maksymalnego obciążenia. Zwiększam stopniowo o 10 mA. Zaczynamy od 100 No i na wykresie będzie, tak jak wcześniej, widać momenty, w których te obciążenie zwiększałem. Jest to zarejestrowany spadek napięcia podczas tego zwiększania obciążenia przeze mnie podczas tego testu. 170 koniec. 170 bez obciążenia po 5 minutach pracy 31 stopni Celsjusza z obciążeniem tym maksymalnym deklarowanym przez producenta, czyli w tym momencie 100 mA zasilacz rozgrzał się do prawie 40 stopni 38 wyszło. Jeżeli chodzi o napięcie, niestety spore tętnienia i napięcie labilne w okolicach 10 V. Maksymalna wydajność prądowa, podobnie jak poprzedni tani zasilacz, o 70 mA więcej niż deklaruje maksymalną wydajność prądową producent. Cena trochę droższa 15 zika. Jeszcze mnie naszła taka ochota, żeby pomęczyć ten zasilacz. Ustawiłem 70 mA, ale tym razem test zamiast 5 minut trwał 5 godzin. I po 5 godzinach pracy tego zasilacza, jego obudowa nagrzała się aż do 50 stopni. To już jest dosyć dużo. Gorąca kawa, taką jak piję, ma podobną temperaturę. Zajrzałem do środka, jeden z elementów tego zasilacza, transformator, najwięcej się tutaj nagrzewa. Temperatura doszła do prawie 74 stopni. Innymi słowy, mamy bardzo duże straty cieplne. Z zasilaczy klasycznych przechodzimy do zasilaczy impulsowych. Nagrzewanie takiego zasilacza po 5 minutach bez obciążenia, temperatura doszła do 29 stopni Celsjusza. Bez obciążenia, napięcie jest dosyć wysokie, bo to 13,8. Ustawiamy zatem obciążenie 200 mA, tyle ile deklaruje producent, i włączamy budzik na 5 minut. Przez cały czas trwania testów tego 5-minutowego napięcie mamy bardzo stabilne 11,8. Po 5 minutach obudowa zasilacza nagrzała się tylko do 30 stopni Celsjusza. Kolejny etap to maksymalne obciążenie. Tutaj producent deklaruje 200 mA, zatem, tak jak poprzednio, stopniowo zwiększamy obciążenie. Ten tablet, ta aplikacja reaguje z tak zwanym pewnym opóźnieniem w stosunku do ustawionego przeze mnie fizycznie obciążenia na urządzeniu. Na wykresie będzie widać w czasie stopniowy spadek napięcia. 400 m. Czyli przy 390 się wyłączył. Temperatura robocza po 5 minutach pracy bez obciążenia wyszła 29 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o napięcie podczas pracy zasilacza stabilne, 11,8 cały czas zasilacz trzymał, nagrzał się tylko do 31 stopni, czyli zobaczcie, nagrzał się tak mocno jak zasilacz najtańszy w pozycji roboczej, bez kompletnie obciążenia. Jeżeli chodzi o wydajność prądową, maksymalną 390 mA, to jest dwa razy prawie więcej niż maksymalna wydajność prądowa, jaką deklaruje producent. Cena, niestety, bardzo wysoka, 76 zł. Udało mi się znaleźć najtaniej ten zasilacz w internetach. Kolejny zasilacz impulsowy Telmor ZZA07. Jest to oczywiście starsza wersja zasilacza. Maksymalny prąd 300 mA. Zasilacz bez obciążenia nagrzał się tylko do 23 stopni Celsjusza. Przy obciążeniu 300 mA napięcie było stabilne około 11,9 przez cały czas trwania testów. Na multimetrze pomiar wykazuje brak tętnienia, a po 5 minutach pracy zasilacz nagrzał się tylko do 27 stopni. Maksymalne obciążenie jakie wytrzymał ten zasilacz to jest 420 miliamperów. Na tablecie jest kilkusekundowe opóźnienie zadanego obciążenia przeze mnie do tego jakie przedstawia wykres. Dlatego wartość zarejestrowana jest niższa niż ta maksymalna. No to taka, taki minus tej aplikacji. 420, czyli 400, 410 pracuje. Przy obciążeniu napięcie troszkę wzrosło. Oczywiście też stabilne. Zasilacz nagrzał się do 28 stopni Celsjusza, czyli na tą chwilę roboczo po obciążeniu najmniej z wszystkich testowanych zasilaczy. Wydajność prądowa o 120 mA większa niż deklaruje producent. Cena w okolicach 57 zł. To na ten dzisiejszy dzień udało mi się tyle znaleźć. Przechodzimy do nowej wersji zasilacza, obecnie sprzedawanej. Obudowa jest nieco smuklejsza niż ta stara, a wydajność prądowa według producenta identycznie też 300 mA. Zasilacz bez obciążenia po 5 minutach testów nagrzał się tylko do 24 stopni Celsjusza. Przy obciążeniu zgodnym z deklaracją producenta 300 mA, napięcie było stabilne 11,7 przez cały czas trwania testów. Po około 5 minutach pracy zasilacz nagrzał się tylko do około 28 stopni Celsjusza. Oczywiście chodzi o pomiar z obciążenia. Kolejny etap to sprawdzenie maksymalnego obciążenia. Tutaj producent deklaruje na nowej wersji tych zasilaczy, jak i na starej 300 mA. Zatem stopniowo zwiększamy obciążenie. Tablet oczywiście reaguje z pewnym opóźnieniem w stosunku do ustawionego przeze mnie obciążenia. Na szczęście na tym wykresie zielona linia będzie widać w czasie stopniowo spadek napięcia wraz ze wzrostem obciążenia. Wyobraźcie sobie, że przy 600 mA, czyli dwukrotnie więcej poboru niż deklaruje producent, zasilacz jeszcze pracował i w dodatku napięcie jego było nadal stabilne między 11.5 a 11.6. 670 Napięcie spadło do siedmiu i skacze 680, koniec, 680 mA podobne parametry jak ta stara wersja, przy obciążeniu napięcie nieco niższe, temperatura bardzo podobna jak w przypadku poprzedniego zasilacza. Jeżeli chodzi o wydajność prądową, to już mamy bardzo wysoką, zobaczcie, prawie 2,5 razy więcej niż deklaruje producent prawie 700 mA, także bardzo spory zapas jeszcze jest tego zasilacza. Cena też podobna 54 zł. Minut czas na coś bardzo starego zasilacz z tamtych lat firma Sowar 85 mA. Zasilacz ten bez obciążenia po 5 minutach rozgrzał się do 26 stopni. Przypomnijmy, że jest to zasilacz tradycyjny. Przy obciążeniu 85 mA napięcie było stabilne przez cały czas testów, wychodziło w okolice 12 V. Multimetr wskazuje 0,045, czyli nie mamy tętni. Po 5 minutach, po obciążeniu 85 mA, obudowa nagrzała się, uwaga, tylko do 30 stopni. Kolejny etap testu to sprawdzenie maksymalnego obciążenia. Mamy zadeklarowane 85 mA, zatem stopniowo zwiększamy obciążenie. Przy około 140 mA multimetr zaczyna wykazywać wyższe wartości, to znaczy, że przekłada się to na tętnienie. Przy 210 mA napięcie spada aż do 6 V, jednak zasilacz jeszcze pracuje. Kończy pracę przy 220 mA. Udało mi się od Michała załatwić stary zasilacz kilkunastoletni Sowara. I zobaczcie, jak on się bardzo słabo nagrzewa. Tylko 26 stopni przy biegu tak zwanym jałowym. Podczas pracy zero tętnień nie było widać na mierniku na multimetrze. 12V stabilnie napięcie i tylko 30 stopni podczas pracy. Oczywiście tu jest mały prąd, bo jest tylko 85mA, natomiast mamy bardzo wysoką wydajność maksymalną, tą prądową. Zobaczcie 220mA z deklarowanych 85mA, czyli jednak te stare rzeczy były robione z większym zapasem i ten zasilacz ma kilkanaście lat. I Prawdopodobnie swoje też przepracował. Na tą chwilę nie ma tych zasilaczy dostępnych. Jest to eksponat muzealny, który u mnie zostaje, natomiast można to śmiało założyć na jakąś instalację. Będzie działać przez kolejne długie lata, tak mi się wydaje. Na koniec trzy popularne propozycje zasilaczy sieciowych z wbudowanym separatorem. Złącza do anteny i odbiornika wyprowadzone są na jego obudowie. Pierwszy z nich to Fuba model AL-1200. Bez obciążenia po 5 minutach pracy obudowa nagrzała się do 25 stopni. Drugi etap to obciążenie zgodne z deklaracją producenta 200 mA. Napięcie spadło przez pierwsze 2 minuty do 11,6, później napięcie stabilizuje się na 11,9. Wzrost napięcia w perspektywie czasu widać na wykresie tradycyjnie zielona linia w górnym prawym narożniku. Po 5 minutach przy obciążeniu 200 mA zasilacz nagrzał się do 29 stopni. Przy dwukrotnie większym obciążeniu, to znaczy 400 mA, zasilacz, jak widać, jeszcze pracuje stabilnie. Przy 590 mA napięcie drastycznie spadło do około 7V, zasilacz jeszcze pracował. Odłączenie nastąpiło przy 600 mA, czyli trzykrotnie większym obciążeniu niż deklaruje producent. 25 stopni nagrzała się podczas pracy roboczej, czyli bez obciążenia. Jeżeli chodzi o pracę po 5 minutach, zasilacz nagrzał się do 29 stopni, czyli całkiem ok. Jednak te napięcie one dziwnie wzrosłe. Gdyby na początku na, przez ten parę, przez ten jakiś okres było niższe, potem się ustabilizowało przy 11,9V. Możecie napisać w komentarzu, dlaczego tak się stało. Ja się na takich szczegółach zasilaczowych nie znam, więc. Liczę na waszą, waszą tutaj otwartość, i możecie w komentarzach napisać, dlaczego tak się stało, co spowodowało taki, takie ustabilizowanie się po kilku minutach pracy. Wydajność prądowa bardzo wysoka, trzykrotnie przekroczona norma 600 mA. Te zasilacze moi znajomi, instalatorzy, bardzo chwalą. Zacząłem je od niedawna montować. Również u widza, w sumie, jak byliśmy, też ten zasilacz tam wylądował. Cena nie jest aż taka wysoka to tylko 41 zł. Przedostatni model zasilacza impulsowego Optikum PS1. Bez obciążenia, po 5 minutach obudowa nagrzała się tylko do 24 stopni. Drugi etap to obciążenie zgodnie z deklaracją producenta. Włączamy 300 mA i czekamy 5 minut. Mamy powtórkę z rozrywki. Napięcie spadło przez pierwsze 2 minuty do 10.8. Później napięcie stabilizuje się na poziomie 11.3 i takie pozostaje aż do końca 5-minutowego testu. Wzrost napięcia w perspektywie czasu widać w na wykresie tradycyjnie zielona linia w prawym górnym narożniku. Temperatura obudowy zasilacza po 5 minutach pracy przy obciążeniu 300 mA wyniosła 27 stopni. Kolejny etap testu to sprawdzenie maksymalnego obciążenia. Producent deklaruje 300, zatem tradycyjnie stopniowo zwiększamy obciążenie. Przy około 550 mA zasilacz jeszcze pracuje, napięcie jest stabilne, wynosi 11,1. Finał mamy przy 560 mA, urządzenie się wtedy rozłącza. 570, 560 24 stopnie robocza temperatura pracy czyli bardzo malutko obciążenie maksymalne według danych producenta obciążyliśmy zasilacz 300 miliamperami i też ten zasilacz ma taką tendencję, że on zaczyna niżej i potem kształtuje się ten, te napięcie i stabilizuje się na 11,3 V nagrzewa się tylko do 27 stopni podczas tych 5 minut Wydajność prądowa prawie trzykrotnie większa niż deklarowana przez producenta. I cena w okolicach 40 zł. Ostatni, najmocniejszy zasilacz w dzisiejszym teście 12 V 450 mA. Bez obciążenia, po 5 minutach obudowa zasilacza nagrzała się do 25 stopni, czyli bardzo podobnie jak dwa poprzednie zasilacze. Drugi etap obciążenie zgodnie z deklaracją producenta 450 mA. Napięcie od razu wskakuje na 11,7 i jest stabilne przez cały czas tych 5-minutowych testów. Po teście temperatura obudowy zasilacza po 5 minutach przy obciążeniu 450 mA ma około 33 stopnie. Kolejny, ostatni etap testu to sprawdzenie maksymalnego obciążenia. Producent deklaruje aż 450 MA, zatem tradycyjnie zwiększamy obciążenie. Panował taki mit, że ten zasilacz ma zawyżone parametry i obciążenie jest zdecydowanie niższe niż napisane na jego obudowie. Przy około 760 MA zasilacz jeszcze pracuje i ma napięcie stabilne wynoszące 115. 790 napięcie spada do 6V. A całkowite wyłączenie urządzenia następuje przy 800 mAh. 800, koniec, 800. Niezbyt mocno nagrzewa się, jeżeli chodzi o pracę, tak zwaną roboczą, tą taką bez obciążenia. Stabilny prąd, stabilne napięcie 11,7 V. Temperatura dosyć wysoka, w sensie wyższa niż poprzednie zasilacze, te powiedzmy z tych droższych. Nie? Natomiast no, o 2 stopnie większa od telewesza widać, że on się to, troszeczkę więcej nagrzewa niż te, te poprzednie zasilacze. Wydajność prądowa 450 mA, według producenta wyszło nam 800, także prawie dwukrotnie większy wydajność prądowa niż deklarował producent. Podsumowując, moi drodzy, te testy no wyszło tak, jak wyszło. No wyszło tak, jak powinno wyjść. Te najtańsze zasilacze, ja ich generalnie nie polecam. Chcecie, kupujcie. znam klientów, którzy kupują trzy takie zasilacze na rok, żeby im starczyło ponieważ te zasilacze się im po prostu przegrzewają. Tam się uszkadzają kondensatory, wzrasta tętnienie, spada napięcie i takie tam wiecie, różne cuda na kiłu. Jeżeli chodzi o pozostałe zasilacze, w zasadzie wszystkie bez wyjątku można kupować. Kwestia jest ceny. Jeżeli chodzi o reklamacje na Telmorowskiej, miałem jedną reklamację, po 12 latach dopiero ten zasilacz się uszkodził. Jeżeli chodzi o Sowara, nie wypowiem się, bo to nie są moje czasy. Fuba Optikum ZBL, ja ja na te zasilacze reklamacji nie miałem, natomiast moi koledzy instalatorzy na Optikuma ktoś mi tam wspominał, że czasami się partia jakaś zdarzyła, że się uszkadzały. Tu je na ZBL-a reklamacji nie miałem, a zamontowałem tych zbl -i setkę. I na koniec malutki konkurs. Do wygrania jest nówka cewka zasilacz Telewesza. Żeby była jasność, sponsoruję go. Moja firma, czyli ja. Zwycięzcę wylosuję sam. Spośród komentarzy wymagane jest oczywiście subskrypcja kanałów. Biorę pod uwagę komentarze widzów, którzy są ze mną od samego początku oraz tych widzów, którzy najwięcej udzielają się w komentarzach pod poprzednimi filmami. Koszty wysyłki po mojej stronie. Bardzo interesuje mnie Wasza opinia odnośnie zasilaczy antenowych, tak zwanych, których zabrakło na testach. Czy macie innych sprawdzonych producentów? Które modele według Was można śmiało polecić?